I witam was, na repus Chciałem wam pokazać jak sakować jedną z bardziej osławionych e, gier na świecie. No na świecie, w Polsce szczególnie, nie wiem jak tam dokładnie na świecie, ale jak ją można zhakować. Sekunda przełączę się na moje, na mój, na drugi świat, bo tu wojska wysyłałem w wsparciu, jak chcę pokazać wszystkie możliwości. E, <laughs> więc to jest proste. E, przy pomocy samej przeglądarki, można wpłynąć na pliki serwera gry, ale nie na wszystkie. I tu jest <coughs> problem, że nie na wszystkie. Eee, jak? I tu można też zbugować trochę gry. Raz chyba przez to nawet serwery wysadziło na dwa dni i nie było gry, musieli stawiać wszystko od nowa. Dane odzyskiwać, tam informatyką płacić i tak dalej. Więc nie stracicie tego zbyt dużej skali, gdyż nie chcę, żeby to nie było na mnie. A więc można wpłynąć na pliki gry bardzo łatwym sposobem. To znaczy, na przykład, można, jest taka opcja zbadaj Element. Otwiera nam to ikonę, i tu macie do edycji. No, <laughs> po prostu możliwość edycji e, plików danych. I na przykład ustawiacie sobie moje, bo się zmieniło. To jest właśnie w tym problem, że tu czasami nie wychodzi. Kurwa, nie no. Uja. 5000. O, to kubane Zmienili to. <laughs> Jebańcy, to gdzie się tutaj zmieniało, chyba. Jest żelazo. To jest na godzinę. Późno naprawili część z tych, bug... e, z tych modów. No i właśnie to była chyba ta opcja, ale tyle, że to wyglądało inaczej. To znaczy, że e, to część naprawili, bo pamiętam jak to robię chyba półtorej roku temu ostatnio, to to działało. Ale na przykład chciałem powiedzieć, że właśnie coś takiego nie działa, że zmiana po prostu liczby. W, 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 w przyrostach surowców, bo jak to widać, to nie zmienia. Tego, z tego względu, że ta dana jest połączona bezpośrednio z tartakiem. A zmiana poziomu tartaku nic nie zdziała, gdyż to jest tu ikonka i to nie wejdzie. Byśmy musieli samą nową ikonkę tutaj wgrywać, gdyż to jest interaktywnie i tak dalej. Ale na przykład. Można zmienić to tak, Mierzycie, ustawiacie na przykład na setkę, słuchajcie nie można to wysłać na jakąś wioskę i korzystać z tego, pamiętajcie nie przesadzajcie, bo jak dacie sobie na przykład nie wiem 50 tysięcy zjadowców, normalnie chyba nie wiem czy jest możliwość w zagrodzie utrzymania tylu aż wojsk na po prostu samej stajni, no nie jestem tego pewien, ale to może się sprzedać, więc... Możecie zmieniać tutaj <laughs> wojska i zdać punkty, chociaż to bywa także z... e... bywa. Jak to ująć? Zdradli... Zdradliwe. No i tutaj na no, prośbę po prostu sobie poddaję. I później wzrastacie w ilości rangi. To się czasem aktualizuje. Tak chyba jest co godzinę, co pół godziny. Aktualizacja tej rangi. No, nie wiem co, oddaj możecie jeszcze porobić. Część rzeczy zmieni z zeszłego roku, bo ja nie miałem dane aktualne z zeszłego roku. To nie, przed dwóch lat, licząc datowo. Znaczy, że z 2013, wtedy chyba ostatnio, ostatnio grałem. Ehm, ilość chyba miejsc w spichlerzu też można zwiększyć, jak pamiętam. Jeszcze nie wiem, czy już to działało, gdyż to może też być zależne od budynku. Jako liczba działa, chociaż nie wiem, czy to wpływa na. E, samą grę, gdyż to jest zależne od budynku. że takie coś to już nie jest zależne od budynku, w, ten, nie biorąc uwagi pod zagrodę, można to wykorzystać. A więc to by chyba na tyle. Mam nadzieję, że te e, haksy Wam pomogą jakoś w grze. Nie przesadzajcie z nimi, nie wysadzajcie serwerów. I do zobaczenia. Pa.